Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj nie będzie niespodzianek, bo znowu pokażę Wam coś doskonałego do pracy. Ja, jak okiem sięgnę w moją przepastną pamięć, to wydaje mi się, że od pierwszych nagrań na Domi Drewno, na Testy TV pokazywałem i promowałem pracę piłami japońskimi. To już jest niedługo, będzie kilkanaście lat, słuchajcie. Dla osób, które nie miały styczności z piłami japońskimi, polecam. Zmienicie zdanie i zobaczycie, że pracując do siebie, pracuje się lepiej niż pracując od siebie, jeśli chodzi o piły. I dzisiaj pokażę Wam coś, co pomoże Wam w pracy właśnie Japończykami, ponieważ tam oczywiście jest zasada tego ciągnięcia do siebie, to oczywiście, to już wspominałem, ale przez to, że brzeszczoty są dosyć cienkie, ta piła wymaga precyzji, ale też cierpliwości. Nie ciągniemy na siłę, nie pracujemy zbyt szybko. Praca ma odbywać się z tempem brzeszczota. Więc cierpliwości, naprawdę. I dzisiaj pokażę Wam zestaw, który pomoże Wam w precyzyjnym zacinaniu pod dowolnymi kątami. W zestawie będzie tak. Będzie brzeszczot. Ja tutaj od razu zmierzę grubość tego brzeszczota, bo to ma znaczenie. Mamy tutaj dość gruby. 0,57. Jeszcze skasujemy. Jeszcze raz. 0,6. 0,6, więc dość gruby, jak na piły japońskie. Mamy rączkę. Montujemy to jedno z drugim, a może tutaj wykorzystamy coś, żeby dokręcić. Czyli to mamy rozmontowane, kiedy przychodzi. No w sumie tylko dlatego, że jest to wtedy dużo mniejsze, niż gdyby to miało być w całości zmontowane i po prostu pudełko jest wtedy mniejsze. I tutaj mamy 265, z tego co widzę, tak, 265, piła o zębie naprawdę dość agresywnym. Spróbujemy sobie od razu w takim razie, jak to będzie cięło. Ja sobie tutaj tylko zrobię tak, w taki trochę dziwny sposób, ale wydaje mi się, że może nawet tak mogę zrobić. O, skoro tutaj pracujemy do siebie. Mówię, że w dziwny troszeczkę sposób, ale chodzi mi o to, żebyście to wy macie widzieć, jak ja pracuję. No i zobaczymy w takim razie sobie. Jest mega szybka. Duże zęby przekładają się faktycznie na bardzo szybką pracę. No ale to jest praca z ręki. Jaki kąt? Nie mam zielonego pojęcia. Co jeszcze producent przygotował dla nas w zestawie? Mamy taki oto kątownik. Od 0 do 90 stopni. Mamy jeszcze taką blaszkę. Tutaj jest gdzieś oznaczenie, tak, 0,6 mm, czyli to odpowiada dokładnie grubości brzeszczota. Tutaj zębów nie ma. I oczywiście mamy cały nasz przyrząd, który wygląda dość dziwnie. To już jest poskładane przeze mnie. Jak widzicie, rozkładamy to od minus 45. Powiedzmy tak, że tu jest 45 stopni, tutaj mamy 90 i tutaj mamy minus 45. Tak, tutaj mamy kluczyk w środku schowany, klucz imbusowy, możemy sobie to wyjąć, bo ważne, żebyśmy później dokręcali te kąty, czyli powiedzmy, że chcemy teraz uciąć na 90 stopni, tak?
To zobaczcie, tutaj jest to zrobione w ten sposób. Możemy sobie zablokować najpierw tą śrubę. Czyli skracamy tak naprawdę możliwość działania. Zobaczcie, teraz jest od 0 do 90. No i powiedzmy, że chcę uciąć na 90 stopni. Blokujemy to. Tutaj mamy taką rączkę. Zakładamy na materiał i możemy ciąć, tak? Brzeszczot, słuchajcie, wkładamy w to miejsce. Coś takiego i możemy leciutko sobie poruszając zacinać. A tutaj jeszcze poczekajcie, jak pamiętam, właśnie tą śrubą jeszcze możemy opuszczać się nad materiał, jeśli będzie taka potrzeba. Teraz poruszamy sobie stołem, żebyście lepiej widzieli, czyli wkładam brzeszczot. Powiedzmy, że chcę ciąć w tym miejscu. Mogę opuścić się niżej jeszcze, żeby lepsze było to trzymanie i możemy zacząć ciąć. No ale zaczynamy coś ciekawszego, czyli cięcie pod kątem. Dobra, wyciągnę to. I teraz sobie zmienimy kąt. Czyli powiedzmy, no od razu idziemy na przykład na, no może w tą stronę. Może być. Blokujemy brzeszczot do środka. Ustawiam na materiale. No, tutaj mogę zostawić to tak, jak jest teraz. I zaczynamy ciąć. Oczywiście z ręki utrzymanie takiego kąta absolutnie niemożliwe. Ale to nie koniec, ponieważ teraz zmienimy sobie na w drugą stronę całkiem. Ale tu jeszcze jest kolejna śruba i to już jest bajka, słuchajcie. Bo mamy jeszcze kolejne 45 albo minus 45 stopni. Więc zrobimy sobie na przykład w tą stronę. Tak. I teraz położymy sobie na przykład tak, w tą stronę. Blokujemy śruby. Ok. Dobra, tutaj żeby nie uciął przez imaka. No, powinno się udać. Czyli zakładamy w tą. Brzeszczot. I teraz możemy oczywiście sobie tutaj to opuścić, żeby mieć pewniejsze prowadzenie. Będzie widać? Myślę, że tak. Patrzę, żeby dojść do tego. OK. Doszedłem tutaj. No i zobaczcie. Takie coś przedziwne wyciąłem. Z zachowaniem, słuchajcie, kątów. Czyli tutaj mamy 45, w drugą stronę 45. Da się tym pracować precyzyjnie. Jeśli chodzi o to, to słuchajcie, tutaj możemy sobie ustawić ten kąt, który mamy przenieść, czyli powiedzmy, ja nie wiem, jaki tu jest kąt, czy jest 5 stopni, czy 10, nie ma dla mnie to znaczenia. Czyli na początku
Poluźnimy sobie to wszystko. Ustawimy ten kąt wzorcowy według tej blachy i później możemy to przenosić na kolejny element. Tak. Wkładamy. Czyli tutaj mamy tak. Mogę to wszystko poblokować. I tak jak mówię, tutaj mnie nie interesuje mierzenie tego kąta, tylko chodzi o to, żebyśmy mogli to przenieść na kolejny element. Cyk. No i powiedzmy, że chcę to samo zrobić na kolejnym elemencie, więc mogę sobie ciąć to w tym miejscu. Jeśli chodzi o ten kątownik tutaj, mamy, nie wiem, też powiedzmy, dobra, 45 stopni. 45 stopni. Rysujemy 90 w dół. Chcemy ciąć już później w tym miejscu. Czyli znowu tutaj. No to w tym momencie tak naprawdę już to ciął, operując tym może z drugiej strony. Tutaj też warto zauważyć właśnie, że mamy tą blokadę od spodu, która jest oczywiście do przełożenia. Ona wpasowuje się tutaj i idzie równolegle, więc oczywiście jeśli będę chciał pracować trzymając z drugiej strony, absolutnie nie ma problemu. Teraz powiedzmy bym musiał ciąć z tej strony, żeby odpad był, żeby ciąć czy położyć przyrząd na tej, na tym elemencie, który nie jest opadem właściwym, a odpadnie ta rzecz. Więc taki sprzęt, słuchajcie, naprawdę jest super pomocny dla, pamiętajcie tutaj jakby dla brzeszczotów 0,6. Jeśli macie takie piły, no to oczywiście wtedy możecie się posługiwać swoją jakąś ulubioną piłą, a jeśli nie, no to w zestawie jest ten brzeszczot, który wydaje mi się, że naprawdę też robi robotę i to niezłą. Do cięcia poprzecznego, ale do poprzecznego, który również no, może też przechodzić trochę w cięcie równoległe, no bo wchodzimy wtedy w cięcie takie pod dużym kątem, idziemy raczej wzdłuż włókien, a nie w poprzek. I widzę, że naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Dobra, tyle. Nie będę tutaj już ciął znowu. Tak czy inaczej, kompletny sprzęt, link tradycyjnie w opisie i jak dobrze widziałem kilka dni temu, była jeszcze jakaś promocja na to. Był on w wyprzedaży, więc dla osób chętnych warto skorzystać. Zawsze to parę złotych w kieszeni. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, hej.